Zakończenie czwartego Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii w tym roku miało miejsce w Kole i wiązało się z 40-leciem powstania Kolskiego Klubu Fotograficznego FAKT imieniem profesora Tadeusza Cypriana. Patronowi klubu, wybitnemu fotografowi i prawnikowi, który na trwale zapisał się w historii fotografii, poświęcone były dwie wystawy. Ja chciałbym dzisiaj szczególnie powitać i za chwilę oddam głos na dzisiejszej naszej wystawie pana Adama Sobotę, kuratora wystawy. Witam rodzinę pana profesora Cypriana, panią Izabelę Malińską z mężem Piotrem. Są dwa źródła tych prac, które zostały tu pokazane. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu i kolekcja, która znalazła się w siedzibie Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. Oglądając te dwa zestawy, podążamy jakby tym samym tropem, bo one obejmują prace zarówno wczesne, no tutaj mamy nawet tą z 1914 roku, ale z początku lat 20. i przykłady trochę również tych późniejszych prac po II wojnie światowej. Tadeusz Cyprian jest postacią o bardzo ważnym życiorysie i niezwykle aktywnie działającym na polu fotografii jako fotograf, publicysta, autor podręczników, różnego rodzaju poradników, mnóstwa artykułów zamieszczanych w prasie fotograficznej, brał udział w polemikach dotyczących koncepcji kierunkowania polskiej fotografii. Tutaj w zasadzie jednak mamy ten korpus piktorialny, reprezentowany przez pracę w technikach szczególnie cenionych przez piktorialistów, takich jak guma, przetłok, bromolej, ale też pracę w technice bromowej. Są to tematy obracające się wokół takiego etosu życia wiejskiego, natury, pewnej takiej stabilizacji losu ludzkiego rozgrywającego się w najbliższym otoczeniu. Stąd architektura to bardzo często są zaułki na uliczki z postacią ludzką, podnoszące jakby taką wartość codziennych rytuałów, bezpieczeństwa, zakorzenienia kryjącego się właśnie w takich motywach. A trzeba podkreślić, że w tym gronie piktorialistów Cyprian należał do postaci jakby takich najmniej standardowych, wymykających się z tego podstawowego modelu poprzez te właśnie swoje zainteresowania dokumentem, a także publikacje na temat techniki. On podkreślał, że jego misja, która miała polegać na nauczeniu ludzi właściwego sposobu pracy z kamerą, jest jednocześnie pewną deklaracją tolerancji w sferze wyborów artystycznych, że jego właściwie nie interesuje, co kto będzie robił, natomiast podstawową rzeczą jest, żeby umiał się posługiwać tym narzędziem. Fotografował zarówno zabytki klasycznej sztuki greckiej, gotyckie, elementy gotyckiej katedry, dziedziniec Uniwersytetu w Oksfordzie, a więc te jakby symbole europejskiej cywilizacji, która nagle zderzyła się z niezwykłym barbarzyństwem wojennym. Wiemy, że Cyprian jako prawnik brał udział w procesie norymberskim, reprezentując tam polską stronę, napisał na ten temat kilka książek, fotografował też z zamiłowaniem Tatry, przyrodę, czym świadczą te formy lodowe, które studiował fotograficznie w drugiej połowie lat 50. Dużo takich bardzo nowoczesnych fotografii, także z okresu międzywojennego, można znaleźć w publikacjach Tadeusza Cypriana, którą on ilustrował własnymi fotografiami. To są fotografie robione najczęściej kamerą małoobrazkową, co było około 1930 roku jeszcze dość rzadko spotykane.
Tutaj Cyprian bardzo szybko przyswoił sobie ten nowoczesny sposób pracy. Myślę, że pomagała mu w tym jego praktyka reporterska na początku lat 20. To, co pisał często Cyprian w różnych polemikach czy artykułach, niekoniecznie musi się zawsze zgadzać z tym, co reprezentują jego fotografie. To jest tak jak w przypadku też Jana Buchaka. Jakby deklaratywność często jest zawężeniem pewnej wrażliwości i skali działań, które fotograf, napotykając różnego rodzaju zjawiska i nowości, zwykle stara się jakoś zasymilować i to gromadzi. Córka profesora Ewa Cyprian była moją ciocią. Miałam kontakt z profesorem już jako dziecko. Znałam go przez wiele lat, właściwie do jego śmierci. Znałam także jego żonę, która była chora na stwardnienie rozsiane. Byłam częstym gościem w ich domu. Jak kojarzę profesora? Bardzo, bardzo skromny, z dużym poczuciem humoru, nie miał absolutnie jakiegoś takiego zadufania. Był bardzo skromnym człowiekiem. To zdjęcie profesor podarował moim rodzicom i wisiało ono w moim domu rodzinnym. Także pamiętam to zdjęcie jeszcze z dzieciństwa, jest mi bardzo bliskie. Adam Sobota jako czołowy polski historyk, krytyk i znawca fotografii, wieloletni kurator zbiorów fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, autor znakomitych opracowań, artykułów, książek takich jak Szlachetność techniki, artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku. Przewinęły się te fotografie z Buchenwaldu, które też nie były pokazywane publicznie, dopiero ja je pokazywałem na jakieś, tam sporadycznie przy jakichś okazjach i są tutaj. Ja zetknąłem się z takim niepublikowanym tekstem Jerzego Burzy. To ona musi być pamięcią już uformowaną. A ona jest uformowana wtedy, jeżeli mamy do czynienia z uformowaną osobowością. Prawda? Dlatego takie archiwum jest niezwykle ważnym potencjałem, propozycją, która ukierunkowuje już jakby tak z przeszłości funkcjonowanie tej zapisanej pamięci. Epoka cyfrowa, o której Cyprian jeszcze nie mógł nawet śnić, stworzyła jeszcze zupełnie inną sytuację, ale i w niej, myślę, bardzo dobrze może znaleźć się wiele takich propozycji związanych właśnie z postacią Tadeusza Cypriana. Dziękuję bardzo. Szczególne zasługi położył w okresie dwudziestolecia międzywojennego i właśnie mój referat będzie skupiał się na pokazaniu jego drogi twórczej właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, od takiego fotografa, który przede wszystkim zajmował się takimi utylitarnymi zastosowaniami fotografii przez taki wysoce artystowski nurt piktorializmu, aż wreszcie do jego powrót w stronę takiej bardziej utylitarnej fotografii związanej z reportażem, fotografią mało obrazkową. Ten sposób myślenia zresztą będzie on kontynuował jeszcze w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Inicjatorzy festiwalu postanowili go zakończyć w Kole, jako podkreślając nasz klubowy jubileusz 40-lecia. Kuratorem wystawy jest pan Robert André, współzałożyciel klubu sprzed 40 lat. Idea tej wystawy powstała w tym momencie, kiedy
spotkaliśmy się w naszym klubie i tutaj była sugestia Kolegi Adama, co by nadać imię patrona tego klubu profesorowi Cyprianowi. Udało się poprosić panią Ewę Cyprian-Wiśniewską, jedyną córkę profesora, o przyjazd i nadanie, odsłonięcie z tablicy i nadanie imienia klubowi profesora Cypriana. Pani Ewa Cyprian-Wiśniewska przekazała paczuszkę z napisem Francja 1919 z negatywami, to było 133 negatywy, 6 na 9, które dotyczyły właśnie pobytu profesora w Armii Polskiej we Francji. Prace polegały na tym, że udało się na podstawie niektórych napisów na negatywach ustalić miejsce ich powstania również datę. Udało się ustalić przebieg tej wędrówki profesora z włoskiej niewoli, gdzie trafił jako młody żołnierz, będąc w armii austro-węgierskiej już od 1916 roku i potem trafiając do niewoli włoskiej w Paduli, a potem w Santa Maria koło Neapolu. I w listopadzie 1918 roku przyjechała, jak to mówi, misja, tak, do tego obozu i czyniła nabór do Armii Polskiej, która się tworzyła we Francji w tym czasie. Była droga, to była podróż pociągiem. Także przebiegała przez Rzym, potem taką miejscowość, którą zaznaczył na swoim zdjęciu Bussoleno, czyli na granicy włosko-francuskiej i stamtąd do takiej miejscowości La Rochelle, a punktem końcowym miał być obóz polskiej armii, który znajdował się w Cy-de-Dion. Tam przebywał niedługo, pojechał do takiej następnej miejscowości, ta miejscowość to jest kraina Loire, a więc północno-zachodniej części Francji, jeszcze bardziej na północ do Bretanii, gdzie Quintin, takiej miejscowości, odbywały się, powiedzmy, te wszystkie ćwiczenia i cały obóz tam również się mieści. Co do samej wystawy, aranżacji, więc podzieliłem ją na kilka grup. Tutaj jest cały jakby przegląd, jako młody, przecież 21-letni w tym czasie Cyprian, widać, no jak rozmaita jest tematyka tych zdjęć. My rozważaliśmy różne aspekty jego twórczości. Tutaj jest jakby w tym wieku, na początku jego kariery, absolutnie na początku, właśnie wszystkie te wątki są ukazane, bo jest i portret, który tam został zamieszczony, jest i te ćwiczenia obozowe, jest to lotnictwo, o którym mówiliśmy, gdzie trafił do eskadry lotniczej wtedy, w tym obozie. Jest również wreszcie takie scenki rodzajowe z miejscową ludnością, które one są zdecydowanie bretońskie. To jest większość jest Quintin, dlatego tak. Właściwie myślałem pierwotnie, że to jest z powrotu armii do Polski, który miał miejsce od kwietnia do początku czerwca 1919 roku, więc relatywnie on w tej Francji no, był krótko, prawda? To dosłownie kilka miesięcy, a jednak no, ten cały materiał został zrobiony i prawdopodobnie jeszcze większy, bo no, tych negatywów mamy 133, a niektóre negatywy są numerowane 140 czy nawet 150, więc gdzieś z jakichś powodów no, te negatywy albo odłączył, albo zginęły, no trudno powiedzieć. Także ten etap jest zupełnie pomijany i nieznany w jego twórczości. Także tym bardziej się cieszę, że udało się no, jakby uzupełnić czy odkryć ten fragment no, tu wielkiego człowieka dla naszej Wielkopolski i uzupełniać ten materiał, który po prostu no, gdzieś i z jakichś powodów zaginął. Pod dwoma chyba zdjęciami są podpisy nazwisk tych osób. Myślę, że ta wystawa tutaj oczywiście ma charakter u nas lokalny, natomiast chcemy, żeby ona i poprzez ten katalog, który ma również przetłumaczone teksty pana Adama Soboty, Macieja i
Moniki na język angielski. Myślę, że będzie okazja go też rozpowszechnić. Historie związane z oddziałami, polskimi oddziałami wojskowymi, czy formacjami wojskowymi polskimi, jeśli chodzi o na terenie Francji, to jest już rok 1914, czyli sam początek I wojny światowej. Początkowo ta armia znajdowała się pod dowództwem i wchodziła w skład struktury armii, armii francuskiej, była pod dowództwem generała francuskiego Louisa Archimarda. Generał Józef Haller się pojawił stosunkowo późno, w październiku 1918 roku. Praktycznie to trudno powiedzieć, jakby się to zakończyło, gdyby ta armia Hallera tutaj do Polski. Nie było 70 tysięcy. To było 70 tysięcy ludzi doskonale uzbrojonych. Już w 17 roku miał 500 zdjęć, które nie przepadły w czasie tego poziomu w tym obozie niemieckim, tylko one poszły dalej. Ja to mówiłam na referacie, ale nie wszyscy słyszeli. W związku z tym jest duże podejrzenie, że może gdzieś jeszcze wypłynął. O ile on sam ich nie zniszczył, bo uważał, że po pierwsze, jak został prawnikiem, że one są niegodne prawnika też, że to nie są takie zdjęcia, które chciałby dalej pokazywać jako własne, ponieważ mogły być zdjęcia z frontu, jak też już wspomniałam, wśród tych zdjęć, bo są zapiski z frontu, to dlaczego je zdjęć by nie miały być też z frontu? Trzy zdjęcia, które tam są, powiem. Jedno to drugie z prawej, to jest według tych, które ustaliły negatywy na tych negatywach. Jest to najstarsze zdjęcie na tej wystawie, pochodzi z grudnia 1918 roku, a więc tuż po ruszeniu, powiedzmy, pociągu z tego Santa Maria po Neapolu, być może jest to w okolicach właśnie Rzymu, czyli gdzieś przed granicą w takim razie francuską. Do 3 stycznia było przekroczenie granicy. Natomiast to jedno zdjęcie jest to albo autoportret, albo ktoś zrobił portret Cyprianowi, właściwie no taki jedyny portret jego z tego mundurze, właśnie z tego kresu, to jest to drugie. Powrót armii, jak mówiłem, tym pociągiem, gdzie sądziłem, że to jest właśnie początek, jakby nie robi. Wiecie, albo nie mamy tych negatywów. Dlatego jedyne zdjęcia są z maja 1919 roku z Paryża. 11 maja 1919, gdzie widocznie pociąg się zatrzymał i mogli wyjść sobie na miasto, jak to się mówi, na dzień czy kilka. Sprawa podziękowania dla Oldze, która i katalog, i te wszystkie projekty tutaj stworzyliśmy. Ja tu przyjechałem tylko po to, żeby oficjalnie ogłosić, że festiwal IV Wielkopolski uważam za zakończony. Jest to taka nagroda wojewódzkiej biblioteki przyznawana animatorom i fotografom wyróżniającym się w Wojsku Wielkopolskim. Idzie do biblioteki za doktorów muzeum na drugi do pana osobiście. I dla Patryka André, który miał swoją wystawę od 20 lat. Te nasze działania. Monika, dziękuję. Na Pawła Barnowskiego, ale to jest interesowne. Janusz Nowacki, Pozbór. Janusz, serdecznie Ci dziękuję. Wielka przyjemność, że pomogłeś.